19 lutego wspominamy błogosławionego Józefa Zapłatę, męczennika. Józef urodził się 5 marca 1904 roku w Wierce koło Kościana. Po kilku latach jego rodzina przeprowadziła się do Turwi. Jego ojciec pracował w tamtejszym dworze. Józef ukończył tam też szkołę powszechną. Po odbyciu służby wojskowej 14 kwietnia 1927 roku wstąpił do Zgromadzenia Braci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przyjął go założyciel, brat Stanisław Kubiak, a śluby wieczyste Józef złożył 10 marca 1938 roku. Jako zakonnik wiernie i gorliwie realizował swoje powołanie. Był pobożny, cierpliwy, wymagający dla siebie i innych. Służył swoimi zdolnościami, był bardzo sumienny w pracy. Wielkim autorytetem był dla niego ksiądz kardynał August Chlont. Józef pracował w kurii arcybiskupiej i w kancelarii prymasa Polski Augusta kardynała Chlonda w Poznaniu. Potem w kościele świętej Elżbiety we Lwowie był zakrystianinem i przełożonym domu zakonnego. Krótko był mistrzem nowicjatu Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego. Wybuch II wojny światowej zastał go w Poznaniu. Przed wyjazdem ksiądz kardynał August Chlont powierzył mu klucze i opiekę nad rezydencją arcybiskupią. Jednak brat Józef został aresztowany już 3 września 1939 roku. Po tułaczce po kilku obozach 8 grudnia 1940 roku osadzono go w obozie w Dachau. Otrzymał numer obozowy 22099. W tym obozie, ciężko pracując, w głodzie, ciągle poniżany, przeżył ponad 4 lata. Współwięźniowie zapamiętali, że był pogodny, zrównoważony, a jego pokój udzielał się innym. Józef zgadzał się z wolą Bożą, nie rozpaczał, nie przeklinał, był pobożny i ugruntowany w wierze. Na ile tylko potrafił, z wielką dobrocią pomagał innym, zastępował w pracy starszych i słabszych kapłanów. Na apel dowództwa obozu zgłosił się do pielęgnowania chorych na tyfus. Wtedy było to równoznaczne ze śmiercią, dlatego odradzano mu tego. Jednakże Józef poszedł, bo ofiarował swoje życie w intencji szczęśliwego powrotu do ojczyzny po wojnie księdza kardynała Augusta Chlonda. W czasie pobytu w obozie często się modlił: Boże, zabierz mnie z tego świata, mnie, Twego pokornego sługę, a dozwól, aby ksiądz prymas powrócił do Polski. Gdy ogłoszono potrzebę pielęgnowania współwięźniów w barakach tyfusowych, Józef odczytał to jako znak woli Bożej. Cicho i dyskretnie oddał swoje życie za ówczesnego prymasa Polski. Zwierzył się tylko kapłanowi przyjacielowi, który przekazał to świadectwo. Tak bardzo Józef kochał Kościół. Brat Józef Zapłata zmarł 19 lutego 1945 roku w Dachau w wieku 41 lat. Zaraził się tyfusem od pielęgnowanych współwięźniów. Jego ciało zostało spalone w krematorium w obozie koncentracyjnym w Dachau. Świadectwo o jego heroizmie ksiądz kardynał Chlont słuchał w Gnieźnie po uroczystościach odpustowych ku czci świętego Wojciecha w 1946 roku ze łzami w oczach. Józef Zapłata beatyfikowany był w Warszawie 13 czerwca 1999 roku przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty obdarzyłeś sługę swego, błogosławionego brata Józefa Zapłatę, duchem ofiary i doskonałej wierności powołaniu zakonnemu aż do męczeńskiej śmierci. Wysłuchaj naszych modlitw i spraw, abyśmy dzięki Jego wstawiennictwu otrzymali upragnioną łaskę. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.